Szanowni Państwo, dzisiaj wyróżniony plastrem miodu przez pana starostę Mirka Bileckiego, przez kapitułę. Serdecznie dziękuję. Ale również też chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy dzisiaj dostąpili zaszczytu tego wyróżnienia. W gronie tych osób są naprawdę wyjątkowe i wybitne postaci, zarówno z naszego życia społecznego, gospodarczego, sportowego, kulturalnego. Tak naprawdę bogactwo ziemi kluczborskiej jest w ludziach i ci ludzie dzisiaj byli tutaj na scenie, wyróżnieni przez kapitułę i przez pana starostę. To jest nasze wielkie zobowiązanie, że będąc wyróżnionym, musimy myśleć dalej o tym, jak pomagać, jak wspierać, jak kojarzyć ze sobą różne wartości ludzi, to, co do tej pory wypracowaliśmy, jak to szanować, ale również jak myśleć o przyszłości. Bardzo dziękuję, gratuluję i przed nami kolejne ważne miesiące pracy i wzajemnego wspierania się.